tym filmie zaprezentuję próbę Trommera. Potrzebne rzeczy: glukoza, roztwór siarczanu miedzi, roztwór wodorotlenku sodu, probówki, statyw na probówki, łapa drewniana, zlewka z gorącą wodą, czasza grzejna. Do czaszy grzejnej wkładam zlewkę i włączam ogrzewanie. Teraz przygotowuję roztwór glukozy w wodzie. Mieszam zawartość probówki aż do uzyskania klarownego roztworu. Nalewam nadmiar roztworu wodorotlenku sodu. Dodaję roztwór siarczanu miedzi. Dokładnie mieszam zawartość probówki aż do uzyskania bardzo ciemnogranatowego roztworu. Teraz probówkę umieszczam na kilka minut w łaźni wodnej. Ceglasto czerwony osad oznacza pozytywny wynik próby Trommera. Osadem tym jest tlenek miedzi 1.